Kilka lat temu, gdy miałem około 14-15 lat, byłem bardzo religijny i sądzę, że byłem w miarę dobrym człowiekiem. Jednak od czasu, gdy zacząłem uczęszczać do ogólniaka i w międzyczasie moja siostra wyszła za mąż i wyprowadziła się ode mnie, co bardzo przeżyłem, bardzo się zmieniłem. Stałem się bardziej smutny i ponury. Przestałem przy tym, tak jak to robiłem wcześniej, żyć zgodnie z nauką Kościoła. Na przykład zacząłem pić alkohol na imprezach lub często bluźniłem. Teraz z perspektywy czasu tęsknię za tym Karolem, jakim byłem przed kilkoma laty. Staram się być takim, jakim wtedy byłem, jednak czuję, że nie do końca potrafię. W jaki sposób mógłbym ponownie zrobić z siebie dobrego człowieka, bo teraz mam z tym duże trudności. Po pierwsze, Karol, nie cofaj się. Chciałem powiedzieć do tyłu, ale nie mówi się cofaj do tyłu. Nie cofaj się. Nie będzie już tego Karola, który miał 10 lat czy 12. Siostrę ci Pan Bóg zabrał, bo może miałeś dwie mamy w domu. Jedną tą, co cię urodziła, a druga była starsza siostra. A w ogóle, kochani, no myślę, że my wszyscy tęsknimy za dzieciństwem. Tym bardziej, kiedy choinki rozbłysną, to nam się przypomni, jacy byliśmy fajni, jak żeśmy sobie klocki układali, jak żeśmy się cieszyli choinką, a teraz mamy chandry różne i doły i depresje. To jest w ogóle tęsknota człowieka za stanem prenatalnym. Najlepiej to nam w życiu było u mamusi. Prawda, jak to nieraz fajnie jest naciągnąć głowę na kołdrę na głowę i się jak w brzuszku mamy zamknąć, to nie wróci. Karol, pluskałeś się w takiej małej zatoczce, woda była płciutka, cieplutka, piaseczek, a nagle cię Pan Bóg z tej zatoczki na szerokie morze wyciągnął, no bo chyba nie chcesz zostać takim marynarzykiem, a powinieneś zostać marynarzem. I dlatego trzeba się po prostu zmierzyć, a nie uciekać z życiem. Tylko wtedy jesteśmy dumni, kochani. Tylko wtedy jesteśmy dumni, kiedy wejdziemy na jakiś szczyt. A jeśli ktoś będzie wchodził na górkę za schroniskiem tylko, a nigdy nie zmierzy się tam z Giewontem jakimś, czerwonymi wierchami, rysami czy gerlachem, to będzie miał poczucie takiego, złe to słowo, doliniarza. Ale my często chcemy zostać w dolinach. Dlatego Pan Bóg cię po prostu chce wyciągnąć, żeby cię uczynić pięknym i wspaniałym człowiekiem. Ale nie wracaj już do tamtych lat. Nawet za dużo nie powinniśmy tęsknić za dzieciństwem i za młodością. Są ludzie, którzy są zniewoleni tęsknotą za przeszłym czasem i to jest bardzo poważny grzech. Jezus mówi, kto przykłada rękę do pługa, niech się wstecz nie ogląda. Pamiętaj, że wspanialsi może przyjaciele niż twoja siostra. Wspanialsi ludzie czekają z przodu. Oni są gdzieś tam w przyszłości. No i wspomniałeś o alkoholu. No, zupełnie rozkłada człowieka. Jego koncentrację, wolę, siły, rozeznanie, duchowość, dlatego ostrożnie. Trzeźwość jest naprawdę o wiele bardziej piękna. Niedawno ktoś opowiadał, że tak jak się wybawił na dobrym balu bez alkoholu, z dobrymi wodzirejami, tak się na żadnej zakrapianej imprezie nie pobawił. To dotyczy wszystkich zasad naszego życia.